15-litrowy słój z octem jabłkowym. Pracuje. Dwutygodniowy nastaw. Tak wygląda. Bardzo ładnie fermentuje. I już lada moment opadną, bo już tak się nie jeżą i nie stroszą. I nie stroszą. Tak, tak właśnie każdego poranka i każdego wieczora sprowadzam pod płyn te jabłuszka, pod płyn, żeby się nie popsuło. I to te moje sławetne maseczki, kochani, w kształcie takiego właśnie takiego materiału. Bardzo fajnie się sprawdza jako ochrona przed, wiecie, muszki, owocówki na zawołanie są, na pyk i już są. Tak naprawdę przerabianie dzikiej róży trwało mnie bez końca. Jedna partia wysuszona, piękna czerwona, będzie zmielona na proszek, na naturalną witaminkę C, naturalną. Przerabiam, kochani, tutaj kolejne, albo posuszę, albo zrobię kolejny ocet, bo jeden nastawiony zaraz Wam pokażę, ale jeszcze tyle do przerobienia. Tutaj są, nie będę nawet dotykać, bo wszędzie będą włoski. Tyle, ile obranych owoców dzikiej róży, tyle pestek. Ona ma niesamowicie dużo pestek w środku. Niesamowicie dużo. No i wszędzie się przyczepia. Kudłaci się. Potem ciało swędzi. Całe calusieńkie. Ale cieszę się bardzo, że udało mi się pozyskać kolejną cudowną, czystą róże. Owoc dzikiej róży, kochani. Tutaj nie ma szans na dreni, żeby poczekać do pierwszych przymrozków, bo ptaki wszystko objadają. Trzeba rwać i korzystać, dopóki jest. Bo potem ona już, zobaczcie, ona już jest taka bardzo, bardzo, bardzo dojrzała, bardzo miękka. Można ją włożyć do zamrażarki na trochę. Zobaczę, może tą partię włożę i dopiero z niej zrobię, nastawię ocet, ale pokażę Wam za chwileczkę, jak wygląda już ocet, na którym utworzyła się matka, już w zasadzie jest gotowy do zlania. Kochani, mój parapet. Wszystko jest na nim. Wszystko. Ocet jabłkowy, oprócz tamtego dużego słoja, jeszcze po 4-3 litry stoją. Zaraz Wam pokażę bliżej. Muszę trochę ogarnąć to słońce, bo tutaj jednak zawsze mi ten parapet prześwietla. Magiczny napój Małgorzaty, już zlany, czeka na wlanie do butelek. Zaraz go podniosę pokrywkę i pokażę, jak wygląda mój oksymel, mój diabelski napój. Pyszny, ostry i podnosi odporność. Mój magiczny napój wygląda tak. Miesiąc stał, to teraz trzeba go, kochani, to tutaj jest miodzik, co jakiś czas przemieszać, żeby ten miód się rozpuścił i już pora, żeby go zlać do butelek. Jest przepyszny, jest ostry i przy wszystkich przeziębieniach i niedomaganiach, kochani, jak znalazł 12 litrów mojego magicznego napoju. Imbir już macie na kanale nie jeden raz omawiany magiczny napój Małgorzaty, czyli tak naprawdę oksymel. Jest tutaj papryka habanero, jest imbir, nawłoć, wrotycz,
pietruszka, lawenda, kolorowy pieprz, anyż, koper włoski, cebula, czosnek oczywiście, bardzo dużo czosnku, bardzo dużo imbiru. Bardzo dużo imbiru tutaj jest. 6 kg. 6 kg imbiru. Kochani, wiecie, jakie to jest ostre? Jest przepyszne. Jest przepyszne. No i dzisiaj czeka już, żeby go już do butelek przykrywam, bo to jest na occie, więc muszki, owocówki pojawią się natychmiast. Natychmiast. Tutaj, kochani, w 4-litrowym kielichu robi się ocet z kwiatów lawendy. Jeszcze za 3 tygodnie. Może nie. I będzie można go zlewać. Codziennie mieszam. 2 razy dziennie mieszam. Rano i wieczorem. Żeby się nie zepsuło. Bo to bardzo ważne, żeby się nie zepsuło. Tutaj, kochani, eksperymentalnie założony rokitnik. Też ocet oczywiście. Też ocet. Mieszam go codziennie, bo to dopiero drugi tydzień. Także jeszcze on potrzebuje mieszania, żeby te kuleczki poopadały. Na temat przewrotnika, nie przewrotnika, tylko rokitnika. A rokitnika też możecie wyczytać, kochani, jakie to ma właściwości. Jakie ma właściwości. A octy, kochani, to są octy robione od podstaw. To nie są maceraty na bazie octu jabłkowego, tylko po prostu zbierane owoce, woda przygotowana, ostudzona, albo woda z filtra. Ja mam filtr, więc zawsze używam tej filtrowanej wody i na każdą szklankę daję łyżkę cukru. Nie używam miodu, już też to powtarzam. Szkoda mi miodu, bo i tak się przerobi, przefermentuje. Ale rokitnik, wiecie, dużo, bardzo dużo witaminy C, bardzo dużo. Żelazo, potas, wapń. Można poczytać, można zobaczyć. Robię te octowe eksperymenty, bo po prostu uwielbiam. Uwielbiam octy pod każdą postacią. Rozcieńczane, pite. To jest też świeży ocet w tym roku zrobiony. Z natki pietruszki plus habanero. No, wyjątkowy smak ma. Wyjątkowy. Pietruszka i do tego ta ostrość. Miód malina, kochani. Miód malina. U mnie octy jabłkowe, kochani, wszystkie były zakładane 2 tygodnie temu. Wszystkie 2 tygodnie temu. Tutaj już wytwarza się matka, więc już go nie będę go popychała na dół, ale w tych wszystkich słoikach, które mam tutaj obok, zrobię to za chwileczkę, Wam pokażę, ale najpierw chciałam Wam pokazać, to jest ten nastawiony z dzikiej róży. Ubrałam rękawiczkę, bo chcę Wam pokazać matkę, jaka się zrobiła matka. Mogę ją wykorzystać do tego drugiego, jak będę nastawiać, mogę wykorzystać, ale mogę zrobić to zupełnie bez matki, tylko, kochani, woda, cukier. Wkładam łapkę, żeby wyciągnąć tą matkę. A! Kochani, to jest matka, która się wytworzyła. Ja zawsze zbieram z octu jabłkowego, a ta już opadła na dole. Zaraz wytworzy się nowa. Jakiś dzień, dwa zrobi się kolejna. Przykryję, odetnie dopływ powietrza. Ściągam rękawiczkę, bo... Ale nie, jeszcze może wezmę tą matkę tak do ręki, żeby Wam pokazać bliżej. Zobaczcie, tworzy się taka piękna, gruba galaretka. Piękny, cudowny, żywy organizm, który można wykorzystywać do kolejnych nastawów octowych. Ja, kochani, wykorzystuję matkę octową, bo mam co roku, zawsze taka mi wychodzi gruba. Wkładam ją w słoik, do tego wodę filtrowaną i trzymam w lodówce. Trzymam w lodówce, kochani, cały rok praktycznie do kolejnych nastawów. Wkładam po troszeczku tej matki. Chociaż tak jak mówię, niekoniecznie, bo jak robiłam swój pierwszy ocet jabłkowy, to miałam tylko jabłka, wodę i cukier. A teraz już można z kolejnych lat, z poprzednich lat, dolać troszeczkę octu. Mam tu zawsze gdzieś w buteleczce moje octy, które są i... Tylko cierpliwość i miłość do tego, żeby mieszać, codziennie mieszać, żeby to wszystko było pod wodą, nie na wierzchu, bo spleśnieje i szkoda naszej pracy. Tak jak mówiłam, na moim parapecie to już nie ma miejsca, kochani, ale chciałam Wam jeszcze pokazać, jak wygląda ocet z dzikiej róży z zeszłego roku.
Nie, sprzed 2 lat, kochani. On stoi, on nabiera takiej głębokiej barwy. W smaku jest niesamowicie, niesamowicie ciekawy. Bardzo ciekawy. I ten też będzie tak wyglądał. Też będzie tak wyglądał. On ściemnieje. Ja to nazywam, że to takie moje magiczne lekarstwo. Ale zobaczcie, jaki ma, jaka jest piękna barwa. Piękna barwa. No i smakuje też ciekawie, bardzo ciekawie. Jeżeli ktoś próbował, to wie, o czym mówię. Dzika róża w ogóle ma specyficzny smak. No i pachnie też. Ja to tak jakby, wiecie, kochani, w aptece gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi ziołami. Taki zapach, taki właśnie nieraz na strychach, w starych butlach zalewane zioła. Taki zapach ma właśnie owoc dzikiej róży. Ja go uwielbiam po prostu, ja go uwielbiam. No i tak właśnie kolejne jabłuszka. O, kolejne jabłuszka, które o, trzeba. Patrzcie, jak ładnie fermentuje. Jeszcze trochę i opadną. Tu jest najmniejszy, tutaj z boku, ten, który już go nie mieszam, która mu się już tworzy matka. To jest najmniejszy słoik. Stąd te jeszcze większe wymagają, kochani, merdania. Wymagają merdania. Moje maseczki. Tak pięknie zakręcam i ciach, pach i jest. Tak, kochani, wyglądają moje octy. Tak wygląda mój parapet, który jest ciągle zajęty. Ciągle zajęty tutaj z tego roku. Mirabelki. Czerwone mirabelki. Przepyszny, śliwkowy smak. Bardzo dobry ocet wyszedł. Bardzo dobry. Tutaj przytulia czepna, kochani. Przytulia czepna. Na temat przytuli naczyń krwionośnych, jak działa, wszystko można poczytać. W internetach wszystko jest, kochani. Tutaj jeszcze jest ocet. Ocet z cytryny. Czyli cytryna wyczyszczona, wymyta, tylko ze skórek. Nie z tego, nie z soku. Jest gorzkawy, jest kwaśny i gorzkawy, bo ta biała skórka daje tą goryczkę. Daje tą goryczkę. Jaki jeszcze mam? Jeszcze mam truskawkowy. Patrzcie, jak pięknie wygląda. Już się klaruje. Wszystko opadło na dno. Jak nie ruszam, pięknie stoi, to robi się taki piękny, klarowny. Im dłużej stoi, tym bardziej klarowny się robi. Tutaj mam kolejny malinowy ocet, kochani. Malinowy, zobaczcie. Matka się cały czas tworzy na powierzchni. O, zobaczcie. Jak tylko poruszam, to mi spadnie. Ale patrzcie, jaki kolor. Jaka malina. No i jaki w smaku. Pyszne przede wszystkim. Czuć po prostu malinkę, czuć. No i matka się tworzy. No, trochę poruszam, opadnie i znowu się tworzy. Znowu się tworzy. Że stoją moje octy na moich parapetach. Nie wiem, czy wam wszystkie pokazałam. No, świeży z kwiatów czarnego bzu. Popatrzcie, kochani, jak się już klaruje. Patrzcie. Kwiat czarnego bzu. Wszystko to tutaj matka, wszystko osiada na dno i ocet się klaruje. No mam tego, kochani, bardzo dużo, bardzo dużo. Uwielbiam, już się powtarzam, tyle razy się powtarzam, ale woda i cukier. A miód, kochani, do Oxymela, do mojego magicznego napoju Małgorzaty, do tego zdrowotnego, który w tych czasach teraz przeziębieniowo-wirusowych działa po prostu. Cuda, kochani, działa cuda. Jest przepyszny i uzdrawia. Tak to, kochani, słonko z mojego parapetu prześwietla wszystko. Ja zabieram się za dziką różę, bo jeszcze przede mną mnóstwo pracy. Mnóstwo pracy. Octy się robią. Za chwileczkę magiczny napój Małgorzaty będzie przelany do buteleczek i będzie czekał na poprawienie naszej zdrowotności. Moich dzieci, moich wnuków, moich sąsiadów, bo oni kochają mój Oxymel, kochają ten magiczny napój Małgorzaty. Nie widać mnie, bo słonko przyświetla, ale to nie ma znaczenia. Zapraszam was, kochani, na kolejny film w objęciach magicznego ogrodu i nie uciekajcie z tego kanału, pozostańcie. Czasami jestem, czasami mnie nie ma, ale jak wiecie, to miał być mój kanał, dla mnie, dla mojego relaksu, budowany moim sercem, tworzony moim sercem. I tak to jest. Będzie czas, będzie nagrywanie. Jak będzie poślizg, to wybaczcie, kochani. Ale czasami w życiu tak jest. Ja nie tylko zajmuję się ogrodem. Piszę książki. Wydałam właśnie moją 4. książkę. Piszę 5.
wszystkie dotyczą rozwoju duchowego. Mam wypełniony czas, prowadzę warsztaty, stąd raz jestem, raz mnie nie ma, ale też przychodzą te momenty, kiedy ja sama w sobie potrzebuję ciszy i transformacji. Stąd jeżeli będą poślizgi, kochani, to wybaczcie, a jak nie, no to będę, po prostu będę. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, a ja się zabieram za pracę, bo tyle przed tymi dwoma rączkami do zrobienia. Tyle.